A oto jeszcze jeden taki bonusowy, podejrzewam bardzo krótki odcineczek w związku z pewną znajdźką, której nie znaleźliśmy. Dokładnie w związku z tą karteczką. Tu jest taka karteczka, ja ją mogę jeszcze raz pokazać. Pokój 302. Pokój 302 i Nexty sprawdził w necie, co to właściwie jest. I chcielibyśmy, jako właśnie taka ciekawostka, w bonusowym odcinku jeszcze to sobie sprawdzić, jak to wygląda. No ale to sami tego nie znaleźliśmy, tylko właśnie jako taki dodatek znaleziony w necie. Pewnie byśmy znaleźli, ale... Ale gra nam się skończyła. Ale gra się skończyła i się nie... To, no dobra, tu poprowadź. Tu w lewo. Tu? Tu w lewo, no. Tu dobra. W prosto, 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 prosto. Zapalę światło może, a nie, to się nie da. Albo tu od razu w lewo skręć. Tu? O tu, no. Okej. I tutaj, o! No tu jest pokój 302. Pewnie byśmy się znaleźli, jakbyśmy się pokręcili, nie? No dobra, zobaczmy. To będzie króciutkie, ale fajne. A tu będzie sama cutscenka, tak? Mhm. Okej. To jest nawiązanie do Silent Hill. Gry. Mhm. Aha. Beta. No, i to tyle. Dobra, znaczy w sumie dobrze się stało, bo ostatnio nie mogliśmy jakoś tak za bardzo powiedzieć o naszych odczuciach, bo taka głośna muzyka była i ja nie byłem w stanie tego w ogóle wyłączyć. A może coś jeszcze na nas wyskoczy z tej plamy na przykład. My tak sobie komentowaliśmy jeszcze poza nagrywaniem. Rozdział pierwszy, który robiliśmy, ten z Dolores, nam chyba najbardziej przypadł do gustu. No nie? Tak, najbardziej no. Mi się też najbardziej podobał, najbardziej taki klimatyczny był. Najmniej ten szpitalny taki, może nie cały ten Rakan, ale faktycznie jak tam chodziło się po tym szpitalu, to przypominało taką wielką, pustą, znaczy może nie pustą, ale taką wielką arenkę, gdzie praktycznie nie było żadnych interakcji, nie zbieraliśmy przedmiotów oprócz tych takich kluczowych, trzeba było biegać z jednego końca do drugiego tego szpitala i po prostu pchać akcję do przodu. No takie trochę monotonne to było. Ale rozdział z Dolores na pewno super i bardzo nam się podobały te etapy poszukiwania znajdziek z tymi właśnie portretami, znaczy nie portretami, tylko z tymi ramkami, które szukaliśmy. Może nawet fajniej wyszło, niż jakbyśmy obejrzeli tę kasetę i mieli te wszystkie miejsca zaznaczone, nie? A tak się jeszcze pokręciliśmy, trzeba było zajrzeć w każdy kąt, spojrzeć pod szafkę, tu poduszko, tam gdzieś tego i te ramki się udało przechwycić, fajnie było. Taka większa satysfakcja. Mi się podobało też właśnie te końcu, teraz ten ostatni odcinek, gdzie właśnie w tych takich, w tej lokacji byliśmy takiej podziemnej, niby ten silos właśnie, podobało mi się to z tymi schodami, gdzie chodziliśmy, gdzie ta muzyka tak grała. No ogólnie Dolores najbardziej, no i ten rozdział z moją babcią w sumie, bo to moja babcia, nie? Ale z dziewczynką też mi się rozdział podobał, bo było dużo takich właśnie sytuacji, że musieliśmy się śpieszyć. Często łapał nas tamten potwór. No najmniej mi się szpital podobał. Taki był troszkę, jak dla mnie, monotonny. Mhm. Droga do latarni fajnie zrobiona. No. A tamta lokacja była chyba najfajniejsza. No. Jeszcze raz, bo nie wiem, czy mnie wtedy było słychać, jak tak ta muzyka głośno grała, no to stwierdzam, że gdyby nie chłopaki, to bym musiał nad tą grą na pewno dużo dłużej siedzieć w niektórych miejscach i tam chodzić, kombinować, ladować pewnie. Mimo, że właśnie też tak jak mówiłem, skupienie jest zawsze trochę większe, jak się gra jednak samemu, ale jednak co trzy głowy, to nie jedna, no i udało się to wszystko jakoś fajnie porobić. Fajnie. Na save'ach tutaj, na save'ach jak się bierze załadu i grę, mamy 100% zrobione, łącznie z tą maską, no i myślę, że fajnie wyszło. No ciekawe, czy ta maska była w ogóle potrzebna do ukończenia gry jakby? Czy raczej tak. Hmm. Ciekawe, czy na Steamie masz fulla osiągnięć? A, nie wiem. Nie wiem, no zobaczę później i nawet pod tym ostatnim odcinkiem napiszę, jak to wygląda z osiągnięciami. Jakieś takie ciekawe rzeczy, co tam mi się odblokowały. No pewnie wszystkich się nie udało odblokować. Podejrzewam, że na przykład
jak w pierwszym rozdziale z Dolores szukaliśmy tych kaset magnetofonowych. Jednej nam zabrakło. Pewnie jak się wszystkie zdobyło, to też było jakieś osiągnięcie. Nie wiem, od czego tam jeszcze mogłyby osiągnąć. No, jednej brakło. Ale to były, znaczy nie wiem, to, znaczy ważne to nie było dla fabuły. Tam były same, z tego co mieliśmy, na tych trzech, które znaleźliśmy, to były same nagrania dotyczące zdrowia tej całej Dolores, nie? Ten George tam sobie to nagrywał. Jeszcze dodam, bo tak czysto z ciekawości, bo tak Procek powiedziałeś o tej masce, to powiem, że niekoniecznie trzeba było ją znaleźć, bo zakończenia są dwa, no więc niekoniecznie trzeba było tą maskę znaleźć. Aha, tak, czyli tak, bez maski... Teraz sobie sprawdziłem, bo wcześniej też nie wiedziałem, bez maski też można to było zakończyć. A jakbyśmy nie mieli maski, to co by się stało? No byłoby niepozytywnie. Musiałbyś zejść znowu do tego pokoju, w którym kiedyś byłeś, po ukończeniu wszystkich rozdziałów. Tam musiałbyś się zastrzelić i trafiłbyś pod tą studnię, gdzie kiedyś ci jabłko spadło. No i z tym jabłkiem wszedłbyś w ciemność i to by był koniec. Takie inne zakończenie. To było pozytywne, że spotkałeś się z rodziną, a tam to było. Rozumiem. Zostałeś sam. No dobra, czyli Visage możemy uznać oficjalnie za zakończoną chyba serię, nie? Chyba no. Tak. No dobra, to dzięki wam wielkie, trzymajcie się wszyscy, na razie. Pa, pa. Dzięki, cześć.